codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. No i rozpoczynamy temat dla reportera. Wtorek, 21 dzień listopada. Czas start. Jest Jarek Adamek. Dzień dobry, Jarku. I poszły konie po betonie. Dzień dobry. 65 529 55 29. Witamy państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym słonecznym bardzo wydaniu tematu dla reportera. Tak, bardzo słoneczne wydanie tematu. Numer znacie, jest już pierwszy telefon, nie czekamy, odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry pani. Pozdrawiam. Wąsąż. Całe radio Elka i dużo wam zdrowia życzę. Jak ja się za panią stęskniłem. Ja wczoraj o pani wspominałem. Na chorobowym. Także bardzo się cieszymy. To cieszymy się, że zdrowie wraca. Tak. Mam trzy podziękowania dla burmistrza Wąsosza, Paweł Niedźwiedź, za piękną zabawę dla seniorów w sobotę 18 listopada. Dziękuję za zlecenie głębokiego robu. Dużo zdrowia mu życzę. Dla Domu Kultury Wąsosz, dla dyrektora Dawida Bodery, dla całej załogi, taką piękną zabawą, która się odbyła, to była dużo radości dla seniorów. Naprawdę polecam. Była zabawa bez wstępu, coś pięknego. Oraz dla muzyka z Płosek, który pięknie grał, rozbawiał nas. I dziękuję, Wiesława Bagińska, dla wszystkich tych, którzy, dla ludzi, dla wszystkich. I bym bardzo prosiła kwiaty i motyle dla nich. Pani Wiesławo, no dobrze, dobrze. Pani czekają, właśnie czekają. Jak czekają? Gmina czeka i ten tak. Tak, ja słyszałem, że w Wąsoszu właśnie nic się kompletnie, ruch zamarł, bo wszyscy czekają tam. Zapraszam na te kwiaty. Zapraszam na zabawy do Wąsosza. Do Wąsosza tylko. Jest piękna zabawa, naprawdę coś pięknego. A co to znaczy zabawa, a co to znaczy, pani Wiesławo, zabawa bez wstępu? To była dla seniorów. Dla seniorów. A bez biletu? O to tak, chodzi. Bez biletu. Bo bez wstępu to by mi się podobała. Ale naprawdę zorganizowanie pięknie. Dobrze. Kwiaty i motyle bardzo prosimy dla tych oto osób i instytucji od wdzięcznej pani Wiesławy. No i dla Wąsoszanki. Naszej ulubionej Wąsoszanki. Proszę bardzo. No i pięknie, rozpoczynamy. W tym telefonie, pani Wiesławie, zresztą było też kilka pytań takich, które mi się tutaj cisną, bo dla pana burmistrza za zlecenie głębokiego rowu. I teraz nie wiem, czy wykopanie, czy zasypanie? A, no właśnie. To teraz albo w jedną, albo w drugą stronę. No, no ale poszło kwiaty i dobrze. Motyle. Nasza ulubiona pani Wiesława z Wąsosza. Polecamy państwu Wąsosz. Przepiękna miejscowość, jeżeli ktoś jeszcze nie był. To jest kierunek, w który państwa właśnie tutaj teraz tak kierujemy, żeby zwiedzić. Góra, Wąsosz, Pobiel miasto. Obok, także tam naprawdę fajne pod tereny. Pod Wąsoszem są śliczne też takie rozlewiska, także dzisiaj chyba szczególnie. Odbieramy, dzień dobry. Nie mamy telefonu. 65 529 55 29, 21 listopada. Dziś jest, proszę państwa, Dzień Pracownika Socjalnego. Serdecznie pozdrawiamy i bardzo mocno ściskamy. Wiem, że nas słuchają. Wszyscy pracownicy i pracownice socjalni to są ludzie, którzy naprawdę ciężką robotę za niezbyt ciężkie pieniądze wykonują. W związku z tym dla nich szczególnie, jeżeli ktoś z państwa będzie chciał się przyłączyć i jakiegoś pracownika socjalnego szczególnie pozdrowić, będziemy oczywiście otwarci na takie telefony. A teraz odbieramy. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Witamy. Pan do Radio Elka się dozwoniłam, tak? Tak jest. Witam, mam taką sprawę. Na ulicy Towarowej nie świecą lampy żadne. Towarowa, ciemno. Tak jest. I to jest od strony tutaj BP, tutaj koło Polkopera. Ach, tu, przy wjeździe, wjazd tak. Od Śniadeckich. Tak jest.
Tam w ogóle. Towarowa jest taką niesamowitą ulicą. Wiele osób nie wie, że jest taki zakątek w mieście. Ja przypominam, to jest teren głównie kolejowy, który tam miasto tak próbuje przejąć, ale to jeszcze chyba potrwa. Ostatnio tam wiozłem mojego kolegę serdecznego, cudzoziemca. I był w szoku, jak zobaczył. Ja mówię, skróćmy sobie drogę, pojedziemy tędy. I on mówi, Jezu, gdzie my jesteśmy? Na końcu świata. Towarowa, węzeł komunikacyjny, dworzec kolejowy, dworzec autobusowy i przyległości. A tam jest taki klimat jak z postapokaliptycznych gier, jeżeli ktoś lubi grać w takie gry. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam panią serdecznie. Oczywiście tę towarową zgłosimy. Czy te lampy można włączyć, to oczywiście się okaże, ale zgłosimy. 65 529 5529, mamy kolejny telefon. Witamy na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę pana, ja dzwonię z Jarocina w takiej sprawie. Jest tyle marketów w Jarocinie, bo bardzo dużo jest, i tylko jeden market posiada toaletę. To jest skandal. To jest skandal. Wczoraj zatrzymała mnie pani Komarsze i Kobriko w Jarocinie i pyta się, gdzie może skorzystać z toalety. Ja mówię, ja nie wiem. Ja nie wiem. Ja nie wiem, kto pozwala na to, żeby markety nie miały toalet. Czy sanepid odbiera to, że jest wszystko w porządku? To jest naprawdę, to jest skandaliczne. Są starsi ludzie, gdzie po prostu nie ma tych toalet w żadnym prawie markecie, oprócz Kauflandu, gdzie jest bardzo czysto i tam jest toaleta. Poza tym w żadnym innym markecie nie ma toalety. Może trochę ruszyć kogoś, żeby to sprawdził i żeby poprawić tą sytuację. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To dotyczy zresztą nie tylko Jarocina. Chyba tylko ta sieć, o której pani wspomniała, ma toalety rzeczywiście, bo nie spotkałem się, szczerze mówiąc. W galeriach handlowych, owszem. Natomiast rzeczywiście przy marketach, jako żywo, ja też się nie spotkałem, żeby gdzieś były. Nie wiem, to może będzie bardziej uwaga do kogo? Do tych osób, które stanowią przepisy dotyczące budowy tych marketów. Podejrzewam, że o jaką ustawę się to musi oprzeć, żeby zobowiązać do tego, żeby były. No, to prawda. Jest taki problem chyba wszędzie, jeżeli idzie o takie markety spożywcze zwłaszcza. Odbieramy. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Witam. Ja chciałabym się dowiedzieć i dzwonię w bardzo ważnej sprawie dla seniorów. A mianowicie chodzi mi o Leszczyńskie Centrum Usług Senioralnych na Grzybowie. Co tam się dzieje? Głucho, ciemno wszędzie i nic nie ma. Wydano 5 milionów złotych na budowę, a działało to 3 lata, a teraz cisza. Co się z tym dzieje? Gdzie seniorzy mają się zgłaszać, żeby pobyć ze sobą, żeby otrzymać jakąś pomoc? No dobrze, zapytamy panią dyrektor MOP-u o to, jak wygląda obecnie funkcjonowanie, ile osób z tego korzysta, bo to pewnie panią interesuje, no tak? No właśnie w tym sensie, że nikt nie korzysta, bo jest zamknięte, jest cisza, głucho, nie można w żaden sposób się dodzwonić i uzyskać jakiejkolwiek informacji, co się dzieje. Piękny obiekt stoi, niszczeje. Gdzie tu jest sens tego? A co pani rozumie przez niszczeje? Tam jakieś uszkodzenia się pojawiły? Nie, że się pojawiły, no ale skoro jest nieużytkowane, no to sprawa, że nie, jeżeli nic się nie dzieje. Myślałem, że tam zauważyła pani jakieś... Nie. No, jeżeli tam jest zamknięte, nie ma dostępu, no to nie można sprawdzić, czy coś niszczeje. Bardzo dobre pytanie. Zadamy je pani dyrektor MOPR-u. Jak wygląda obecnie funkcjonowanie? Dlaczego nie można się tam dostać? To jest szpital. To jest przedsięwzięcie, które prowadzi MOPR we współpracy ze szpitalem, ale MOPR jest tutaj głównym autorem tego projektu, więc do pani dyrektor MOPR-u. No, więc szumne otwarcie, marszałkowie województwa, cisza, dobrze, spokój. Dobrze. Zapytamy panią dyrektor, czy rzeczywiście jest tak, że już jest po projekcie? No rzeczywiście jest tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pozdrawiam. Do widzenia, kłaniam się, dobrego dnia. 65 529 5529. Jeszcze chcę wrócić do tematu toalet w sklepie, bo dzięki naszym słuchaczom przynajmniej jesteśmy mądrzejsi, jakąś wiedzę. Jeśli market nie posiada
punktu gastronomicznego nie jest wymagana toaleta. Jest taki pomarańczowy market budowlany w Lesznie, który ma punkt gastronomiczny tak i jest. Tam toaleta tam jest. Tak pachnie przy wejściu. Mówiliśmy, tak, mówiliśmy też o tym, pani wspominała o tej pewnej sieci, która jest w okolicach galerii handlowej u nas po drugiej stronie, tam też jest punkt, ale na zewnątrz i toaleta jest. Także tu się wszystko zgadza. Czyli jeżeli jest punkt gastronomiczny, to toaleta jest wymagana i bardzo dziękujemy, pozdrawiamy pana Arkadiusza. Bardzo dziękujemy. Wiesz, jest taki przepis, czyli aha, a jeżeli jest na przykład przy lokalu budka, gdzie sprzedają gofry, to się to kwalifikuje, czy się to nie kwalifikuje? Może, a jeżeli budka z kurczakami jest, kwalifikuje, czy się nie kwalifikuje? I pewnie bardziej, jeżeli już tam przynależy to integralnie do obiektu. Aha, i dlatego przy takich obiektach typu przyjdź, załaduj kosz, wyjdź, nie zjedz. I rozładuj. I nie zjedz. I nie zjedz. I nie zjedz. Chyba, że kupisz, to zeżwesz. Na przykład. Odbieramy. Dzień dobry. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, panie Jarku. Dzień dobry. Panie Jarku, ja w imieniu mieszkańców Gronowa dzwonię do pana z takim zapytaniem, żeby pan się zapytał prezydenta przy okazji, komu tak bardzo zależy, żeby ta droga w Gronowej nie powstała, jak najpóźniej powstała, no bo na wszystko w tym mieście są pieniądze, wszędzie wszystko się remontuje, a w Gronowie w tej chwili jest chorób. Ale która droga jeszcze, niech pan powie? Mówimy od ronda, nie wiem, Popiełuszki, to jest ta nowa droga, która Antonińska. Rozblokowała. Antonińska ona się chyba nazywa. O, dokładnie tak. Tam już jest kanaliza, tam już jest wszystko. Nie wiem, o co to chodzi. Naprawdę w tej chwili coraz gorzej z Gronowa, po pół godziny codziennie rano, codziennie po południu, już obojętnie o której godzinie. Tak, zgadzam się. Mówię, takie pytanie od mieszkańców Gronowa, komu zależy, żeby jak najpóźniej powstała ta droga, bo nie wiem, no pieniądze na wszystko w tym mieście są, a na to nie ma. Już budżet obywatelski był przeznaczony na tą drogę przecież z Gronowa. No, to moim zdaniem akurat budżet obywatelski nie powinien być na takie rzeczy, ale to obywatele decydują, to jest moje zdanie. Ale poszło. Ale natomiast poszło, ma pan rację. Natomiast, no dobrze, rzeczywiście w projekcie budżetu na, przynajmniej tym prezentowanym podczas prezentacji, nie było nic na temat tej ulicy rzeczywiście, czyli w przyszłym roku. No podobno, że nadal nie powstanie, no już były jakieś tam artykuły. No było, było, rzeczywiście. No dobrze, o to Antonińską w takim razie zapytamy także, czy jest ten plan choćby jakoś na horyzoncie widoczny? No komuś tam chyba zależy na tym, żeby nie powstała, no bo nie ma innego tłumaczenia. Komu może zależeć, bo tak jak pan mówi, wyjechanie z Gronowa obecnie nie należy. To jest tragedia. I całe osiedle Gronówko powstało. No to wszystko się korkuje w tej chwili na maksa. To prawda. Choć Gronówka to sąsiednia gmina już. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Rzeczywiście. Z Gronowa wyjechać. Ja sobie tą... No w godzinach szczytu jest... Ja se tam od tyłu wyjeżdżam. Jak się nazywa ta ulica taka, co biegnie równolegle? Chocimska, tamte okolice. A, to kojarzę. Wyjeżdżam, ale to... Odbieramy, dzień dobry. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja chciałam złożyć życzenia dla pracowników socjalnych w Górze, na ulicy Hirschfelda, przede wszystkim dla pani Edyty Rzet, za bardzo miłe podejście do ludzi chorych. Okej. Okay. Bardzo dziękujemy. Już wspomnieliśmy o tym, że dzisiaj jest Dzień Pracownika Socjalnego. Właśnie proponowaliśmy państwu podziękowania konkretnym. I bardzo się cieszymy, że tak się dzieje. I jest dla pani Edyty, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. I wszystkich pracowników z Góry, z Hirschfelda. No to co, Erik? No pewnie, no, że gramy, bo jasne. Dzisiaj taki dzień, że inaczej być nie może. Nie może. Proszę bardzo. Dziękujemy bardzo. Dzisiaj Dzień Pracownika Socjalnego. Dzisiaj także jest Montgolfier Day, tak zwany. Coś z balonem związane? Tak. Dobrze kojarzę? Pierwszy załogowy z ludźmi lot balonem Baron d'Alandes i de Rozier razem wystartowali i polecieli balonem. 1783 rok. 21 listopada. No, czasu minęło. Chwilę, jeszcze dawne dobre czasy sprzed rewolucji francuskiej, tuż przed. I to był pierwszy lot, de Rozier leciał dzielnie, a d'Alandes się strasznie bał.
Ale lądowali szybko, bo dorzucali i po prostu lecieli z ogniskiem na pokładzie, dorzucali i to tak się rozhajcowało, że... No ale się udało. Że stwierdzili, tak, no jest odnotowane i dzisiaj wszystkim baloniarzom serdeczne pozdrowienia ode mnie z okazji właśnie Dnia Montgolfierów, a Montgolfierowie, bracia, to ci, którzy ten balon wynaleźli. I to był pierwszy lot i to była też pierwsza część tematu dla reportera i wracamy już za moment. I druga część tematu dla reportera przed nami. Czekamy na telefony. 65 5 295 5 29. Tak nam się dobrze rozmawia dzisiaj z Państwem przy tym listopadowym szaroburym dniu, że mam nadzieję, że do za 15:10 jeszcze kilka telefonów będzie. Proszę dzwonić i gadamy i rozmawiamy o tym, co się dzieje. Dzisiaj, jak widzimy, bardzo urozmaicona tematyka. Tak, dzisiaj wyjątkowo, więc bardzo się cieszymy. Więc będziemy się cieszyć, jeżeli Państwo jeszcze do tej urozmaiconości coś nam tutaj dołożycie. Na przykład pozdrowienia, bo dzisiaj Dzień Życzliwości i pozdrowień też a propos tego, jak już się rozwijamy. Tak, w ogóle Dzień Życzliwości. Tak, to dzisiaj. Okay. No i Światowy Dzień Telewizji, to już pozdrawialiśmy wszystkich kolegów, wszystkie koleżanki po fachu. Czy to taka standardowa telewizja, tradycyjna czy internetowa, to ściskamy Was. Tak, wiecie, tak na wizji was ściskamy. Proszę bardzo. Miejcie wizję w życiu. 65 5 29 5 5 29. Czekamy, prosimy dzwonić. Dzisiaj jeszcze, proszę Państwa, z ciekawostek, co się będą działy na antenie, to mamy kolejną audycję z Lasami Państwowymi dzisiaj. Dziś gdzie się wybierasz, Jarku? I to jest interesujące, gdyż zasadniczo karczma bojowa, czy nadleśnictwo, ale jak wiecie, nadleśnictwo sięga tam od Ponieca tam na wszystkie okolice, tutaj wokół Leszna, chociaż nie bardzo na zachód, bardziej właśnie na południe. Natomiast temat jest przewodni dzisiaj bardzo interesujący, bo mokradła. Mokradła, proszę. Idealny wręcz. Jak mi przysłali tego maila z tematem proponowanym mokradła, mówię, ściesę wybrali dzień i porę deszczową. No, to będzie idealne dziś. A nie, właśnie nie zabezpieczyłem sobie żadnych gumiaczków, więc nie wiem, jak to będzie wyglądać. Odbieramy. Dzień dobry. No. Witamy. Dzień dobry. Ja chciałam zgłosić światło na Lipno, ulica Nowa 56, nie ma od miesiąca. Lipno, ulica Nowa... 56. Latarnia, jak rozumiem, nie świeci. Tak, tak, latarnia. Okej, panu wójtowi Litce przekażemy, że mu w Lipnie latarnia nie świeci. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. I pozdrawiamy. I pozdrawiamy Lipno. No, dzisiaj to chyba te latarnie... Nie, tak... Świecą te latarnie, czy nie świecą? Bo ja na miejscu takiej latarni to bym świecił, ale... Ale pewnie gminy oszczędzają prąd. A mamy kogoś tam? Nie mamy, ale... Musiałem się wychylić, ale i tak nic z tego nie wyszło. Dobrze. 65 5 29 5 5 29. Najważniejsze to przeżyć teraz jeszcze te dwa miesiące, czyli do... Później już z górki. Tak, do grudnia. Tak, równo za miesiąc mamy chyba najkrótszy dzień w roku, tak? Dobrze liczę? Będziemy witać też zimę niebawem. No tak. Dokładnie, za miesiąc zresztą. Za miesiąc. I potem już zacznie dnia przybywać. Odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. W sprawie tych lamp na Studziennej też dwie nie świecą, nikt tam się nie pokazuje. Te właśnie przy wjeździe na Biedronkę. Tak, pamiętam. Obydwie. Jedna i druga nie świeci, nie wiem. Wciąż. Czy tak ma być? Może tak, to po co te lampy tam stoją, nie? Można znaleźć jakieś zastosowanie, można się oprzeć o taką latarnię. O, jedynie tak, dobra. Dobra, dziękujemy. Przypomnijmy się w tej sprawie, tak, to rzeczywiście było już zgłaszane przez pana wjazd na temat parkingu, sklepu i tak dalej, tam, żeby przyświecić troszeczkę, żeby ktoś nie wyrżnął w taką latarnię też. No, różnie bywa, także to prawda, prawda. 65 5 29 5 5 29. I co jeszcze u Państwa ciekawego słychać? Pracowników socjalnych już pozdrawialiśmy, a teraz mamy telefon. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Witamy. Panie Jarku, niedawno była otwarta po prostu hala trapez. Okej. Okay. Po remoncie. Miałem nawet po prostu okazję po prostu oglądać futsal ma lepszego po prostu z Warszawą. I widziałem po prostu ją wewnątrz. Byłem zobaczyć po prostu
jak ona wygląda, ta hala trapezna zewnątrz. Przed remontem, przy wejściu po lewej stronie, były tabliczki upamiętniające naszych olimpijczyków. Mhm. Między innymi Sławek Mocek, Agnieszka Jerzyk, Jacek Dolczewski, z którym chodziłem do szkoły zawodowej. Aha. Oraz Heniu Cygielski. To prawda. Obecnie po prostu nieżyjący. On zmarł bodajże po prostu we Francji. I zniknęły. Dobrze te, mówię? Jak rozumiem, te tabliczki zniknęły. I chciałby pan wiedzieć, czy wrócą. I nie ma ich. Dobrze. Czyli moim zdaniem po prostu hala jest jeszcze nieskończona. No, powiem panu, że... Nie? Bo kiedyś, panie Jarku, posłu, czytałem na telegazecie, że człowiek umiera dwa razy. Raz fizycznie, drugi raz po prostu duchowo, jeśli my o nich zapominamy. Dobrze, czyli pytanie, czy wrócą i kiedy wrócą tabliczki upamiętające olimpijczyków leszczyńskich? Ja myślę, że wrócą, no bo to rzeczywiście miejsce z nimi związane. Każdy mógł się troszkę tej historii nauczyć, zwłaszcza młode pokolenie. Dobrze, zapytamy pana dyrektora. Wie pan, Krujowa. To jest takie po prostu, jeden myślał o niedzieli, a w sobotę, i tak dalej. Dobrze, no. Pana dyrektora Kryjoma zapytamy, bo mam nadzieję po prostu, że szuka na przykład, nie wiem, odpowiedniego kleju, żeby to przykleić. Albo odpowiednich może śrubek, być, żeby tak to przykręcić, żeby to się trzymało. Także to jest kwestia, mam nadzieję, że taka nie za długa, ale dla pewności sprawdzimy u pana dyrektora Mosiewu Sławomira Kryjoma, czy te tabliczki będą znowu przypominać o fantastycznych leszczyńskich sportowcach. 65 5 2 9 5 5 2 9. I jeszcze ponad 5 minut naszej audycji, także zapraszamy, 5,5 minuty dokładnie. Więc proszę wybrać numer i nie zwlekać, bo po temacie to już po temacie. No ja pamiętam, taka tabliczka była na przykład na placu Mecika, na domu, gdzie mieszkał Mecik, słynny doktor Mecik. I też dom wyremontowano, tabliczki nie ma. Może kiedyś wróci, w przyszły rok ma być rokiem Meciga, więc to będzie dobra okazja. Odbieramy telefon, dzień dobry. Witamy. Dzień dobry, dzień dobry. Ja w bardzo podobnej sprawie jak pan odnośnie tych tabliczek. Aha. To ja chciałem zwrócić uwagę na naszą aleję Niesław Żużla. Która dosłownie, no to jak tam wygląda i to jak się prezentuje, ale jak gwiazd Żużla, to jest po prostu jakiś dramat. Proszę się tam wybrać z aparatów, zrobić zdjęcia. Ja gdyby ktoś z mojej rodziny był wyróżniony tam na tym chodniku, podeptanym, przykrytym przez liście, okrutnie po prostu wyglądającym, a za chwilę jak w poprzednich latach zapewne stanie się on to miejsce parkingiem lodowiska. Mhm. Pomysł był świetny, naprawdę brawo dla organizatorów za pomysł, bo pomysł był świetny. Byliśmy pierwszym miastem, które tak maleje wymyśliło, ale to, co się tam dzieje, to jest po prostu dramat. Mhm. Zgadzam się z panem. Dobrze żarło i zdechło, jak mówią u mnie na wsi. Tak, ale to chociażby przy kontraktach, które, nie wiem, czy to klub, czy instytucja miejska, ale przy kontraktach z zawodnikami za miliony, które są aktualnie podpisywane, znaleźć parę złote na to, żeby te tablice chociaż stamtąd wykręcić i powiesić na siedzibie klubu albo gdziekolwiek, bo to jest po prostu dramat, naprawdę. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję panu bardzo, tak. Zgadzam się z panem, że to by miał być świetny pomysł, także taki właśnie edukacyjny, promocyjny w skali ogólnopolskiej, ale to chyba było takie trochę niechciane dziecko, tak raczej tak właśnie czuję, że nikt tego... A szkoda, po prostu. Dobrze, ze westchnieniem kwituję tę kwestię i odbieram kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Panie detektorze, chciałbym się dowiedzieć, co się dzieje w Związku Kynologicznym w Leszniec. Coś wiadomo, co się tam stało, czy się skończyło, czy będzie. Pan prezes Betting to się w grobie przewraca. No, pan prezes Betting to była firma. To była firma i on to pilował cały czas w całych ryzach, jak to można było powiedzieć. Żelazną tam się nikt ręką nie mógł wychylić. Mhm. Tak. No widzę, że tam jest jakaś konflikt, czy nie wiem. Ale dobrze, spróbujemy, może się uda coś wyjaśnić, czy się na przykład odtworzą te struktury. Dziękuję panu bardzo i dostałem informację, że jeżeli idzie o tablicę poświęconą Mecigowi, właściciel budynku się nie zgadza na tę tablicę. Ja bardzo serdecznie dziękuję za tę informację pani Małgorzacie i niestety, no widzicie, to jest jeszcze jeden problem. A może zrobić taką na budynku obok, że ze strzałeczką. Obok tego budynku, tak, mieszkał Mecik.
albo trzy domy dalej. Tak jakoś to zrobić, bo niestety, no szkoda, że się właściwie... Ale na przykład na chodniku, chodnik jest taki. Albo tak, chodnik jest chodnik miejski. Jest, prawda, miejski. I zrobić. Proszę. Jak, ale znowu będzie jak na Gwiazd Żużla, że tam też jest wszystko poziomo i słabo. Ale na chodniku taką płytę i strzałeczkę, tu mieszkał... Ciekawe. Doktor Jan Mecik, wielki przyjaciel Polaków. A później pan postanowi położyć tam wycieraczkę. Strzałkę długo, w drugą stronę, a tam jest jego grób. O. 65 5 29 5 5 29. Mamy jeszcze 2 minuty audycji, więc śmiało, bardzo proszę. Chętnie dopiszemy kolejny temat do naszej listy, więc proszę dzwonić, tego czasu naprawdę niewiele. Ale teraz uśmiejesz się, bo pani Małgorzata Halec, ja mam nadzieję, że nie ma nic przeciwko temu, że właśnie tutaj powiem, kto do mnie... Pozdrawiamy. Kto do mnie pisze, wszyscy znają, doskonale, świetna, doskonała postać, była dyrektorem Biblioteki Miejskiej i znakomita regionalistka i historyczka. Napisała mi, że jest plan, żeby właśnie przy bibliotece umieścić taką tablicę. Czyli rzeczywiście będzie 2 domy dalej, był dom Messiga. Dobrze, fajny. Bardzo się cieszymy, że nasze propozycje są szybko rozpatrzone. Ale ja bardzo dziękuję, że pani słucha, pani Małgorzato. I odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w takiej sprawie. Byłam wczoraj w przychodni w Medorze i tam, co się dzieje na parkingu, to jest strach i jest takie błoto, dziury. Czy to nie można? Są 3 przychodnie tam, przychodnie ładne. A obejście straszne. Ani przejść pieszo, ani samochodami. Już wczoraj to już była makabra po tych deszczach. Tak. Może ktoś się tym zajmie. Ja powiem pani, że to jest temat, który wraca. Robiliśmy o tym chyba w zeszłym roku i wiem, że takie wyjaśnienia były dość mało rewelacyjne. Nie wiem, czy mi się otworzy ta strona, bo wiem, że w zeszłym roku ten temat, chyba wiosną wtedy, bo to wiosenne roztopy towarzyszyły tej sytuacji. No niby jest ten plan na remont tej ulicy... Kiepływy, dobrze mówię. O. I dopóki tego remontu nie będzie, to boję się, że to właśnie tak będzie wyglądać, bo przychodnie mówią, że to nie jest ich teren, że to jest teren miejski. I tak sobie jedni na drugich patrzą, a państwo brodzą w tym błotku. Także dobrze, jak mi się to uda, jak mi się to otworzy, bo na razie mi się coś nie otwiera. Dziękuję bardzo. Również pozdrawiamy panią serdecznie i zdrowia życzymy. I w ten sposób dopłynęliśmy. Tak jest, dosłownie. Do końca dzisiejszego wydania tematu. Także zapraszam później, tak koło południa, te opowieści o tych mokradłach. Jestem bardzo ciekaw tego, co się tym razem od państwa leśników dowiemy. A kolejny temat jutro o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.